Lubińska młodzież w wieku od 15 do 20 lat uczestniczyła dziś w multimedialnym programie edukacyjnym Road Show. Jest to projekt dotyczący uświadamiania młodych ludzi w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Nie jest to jednak pogadanka, a dość nietypowy pokaz tego, co może spowodować ludzka nieodpowiedzialność. My nie nauczamy, nie pouczamy. Pokazujemy prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy dzielą się, mają na tyle siły i odwagi, żeby podzielić się swoim doświadczeniem i swoją bardzo często tragedią. W trakcie spotkania pokazywane były krótkie filmy z akcji ratunkowych, bardzo dosadne i dobitne. Widać było krew i ofiary wypadków. Uczestnicy mogli również posłuchać relacji ratowników medycznych, strażaków, policjantów oraz uczestników wypadków, jak i rodzin ofiar. Przez przednią szybę wypadła najprawdopodobniej, później to było ustalone, młoda kobieta, która siedziała niezapięta na dłonie w fotelu, praktycznie ze zdjętym skarpem, martwa. Dwie osoby siedzące z przodu, kierowca i pasażer, też były nieprzytomne, niedowiące, wstępnie znak życia. Pierwszy zabieg, który miałem, trwał 9 godzin. To była operacja ratująca mi życie, ponieważ miałem pękniętą wątrobę i śledzionę trzeba było usunąć, miałem krwotok wewnętrzny. W jamie brzusznej miałem ponad 4 litry krwi. Do tego miałem jeszcze kolejny krwotok był w udzie. Będąc tam 2 tygodnie, na początku byłem w śpiączce około 5 dni i miałem 1% szansy na przeżycie. Pomysłodawcą Road Show jest holenderska policja. W Polsce tego typu spotkania cieszą się coraz większą popularnością. Odbyły się już m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, jak i w Lubinie. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.